Witamy w podcaście Gosia i Jerzy. Dzień dobry. To jest Jerzy, a ja jestem Gosia. Ale ci się udał kawał. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tolerancji, akceptacji, różnorodności. O tolerancji, akceptacji i różnorodności. Znaczy tak wiesz, omówimy sobie ten temat ogólnie, bo to jest bardzo, bardzo szeroki temat i można go ugryźć w różny sposób. No dobra. Tak. To może zacznijmy od tolerancji. Czy ty nie masz wrażenia, że tolerancja to jest takie coś, co w sumie nie powinno być na tej liście, bo powinna być akceptacja różnorodności tylko, a tolerancja to jest takie, a coś mi tam przeszkadza, ale zagryzę język i nie pokażę, że mi to przeszkadza, nie pokażę, że mi się to nie podoba, coś. Że tolerancja jest takim, takim radzeniem sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, ale bez otwierania się na innych. No tak, trochę tak. To jest takie słowo, które ja też w taki sposób czuję. Na pewno lepszym słowem jest akceptacja. Tak. Bardziej lubimy akceptację. Bardziej z głębokim takim. Tak. Bardziej więcej emocji ma w sobie. No ale żeby akceptować się, trzeba najpierw tolerować, jak to jest. Pewnie tak. No jedno z drugim jest związane. To powiedz mi, dlaczego uważasz, że tolerancja i akceptacja to jest w ogóle ważna wartość, którą warto dzieciom przekazywać? Dla mnie to jest ważne, bo dzięki temu budujemy lepszy świat. Jeżeli sami tacy jesteśmy, kształcimy tak dzieci, edukujemy je w ten sposób, to i dla nas, i dla nich ten świat po prostu będzie światem dobrym. Czyli ty wierzysz w to, że jeżeli swoje dzieci wychowasz na dobrych obywateli, to inni rodzice też wychowają swoje dzieci na dobrych obywateli i w efekcie świat będzie lepszy. Tak, czyli znaczy liczę na innych. Przede wszystkim ogarniam swoje pole, tak? Tak. Czyli pilnuję tego, żeby u mnie w domu dzieci widziały dobry przykład, mogły poczytać książki, które dzięki którym zapoznają się na przykład z różnymi kulturami, z różnymi sposobami życia. Wybieram też takie miejsca, na przykład przedszkole, żeby takie wartości, które mi odpowiadają, żeby w tym przedszkolu też były wyznawane. A jeżeli tak zdarzyłoby się, że jakieś wydarzenie czy sytuacja mi nie pasuje i jest niezgodna z tymi wartościami, to będę rozmawiać i jakby... I próbować nagiąć... wytłumaczyć, tak? Żebyśmy wrócili na odpowiednie tory. Myślę, że pewne wartości, takie jak szacunek dla drugiego człowieka, są po prostu uniwersalne, tak? Niezależnie od tego, z jakiej kultury się pochodzi. Tak. I myślę, że zrozumiałe dla wszystkich, to może już będę taka naiwna, nie są zrozumiałe dla wszystkich, no i zobacz właśnie, że... No ale to dlatego, to jakby powinniśmy dbać, żeby też powszechnej edukacji dzieci były właśnie w ten sposób kształcone. To może spróbujmy właśnie, mówisz o powszechnej edukacji, co znaczy, że zaraz przejdziemy do tego, że zaczniemy pouczać Ministerstwo Edukacji Narodowej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, ale zanim to zrobimy, to spróbujmy się zabawić w coś takiego. Wyobraź sobie, że jestem takim totalnie nietolerancyjnym, zakutym łbem. Jakbyś mnie przekonała, żeby się stać tolerancyjnym? Wiesz co, ja uczę moje dzieci, że bycie Polakiem białym to jest najlepsze w ogóle, a wszystkie inne rasy i nawet, wiesz, jeżeli ktoś jest tuż z zagranicy tutaj naszej, tej takiej, wiesz, bezpośredniej, to już jest źle, bo my jesteśmy lepsi. To jakbyś mnie przekonała, żebym taki nie był? Albo żebym... Zadałeś mi trudne zadanie, aczkolwiek już zastanawiałam się nad tym trochę, bo tak myślałam, że mnie właśnie wpuścisz w takie maliny i zadasz mi takie pytanie. Myślę, że taka rozmowa pewnie by do niczego zwykła nie doprowadziła, nie? No ja nie wiem, bo ja to właśnie mam słabe jakieś swoje osobiste doświadczenia z przekonywaniem innych. Nie mam takich właśnie doświadczeń. Powiem ci, że tak zdarzały się mi czasami takie rozmowy z kimś, kto miał może nie aż tak radykalny pogląd, jak ty powiedziałaś, ale inny pogląd. No to każdy jednak został na... Kulturalnie się wysłuchaliśmy, a pozostał każdy pozostał na swoich pozycjach, tak. Właśnie. I... Bo ja to mam swoją taką teorię na ten temat. Mi się wydaje, że to jest...
że są rzeczy, w sensie no, opinie można zmieniać, ale to, o czym my rozmawiamy, to nie są opinie, to już są wierzenia, nie? Ktoś jest głęboko przekonany, że tak naprawdę jest, tak? Jest głęboko przekonany, że fakt, że nie wiem, że on nie ma pracy, czy że ktoś tam z jego rodziny miał jakiś niefajny epizod w swoim życiu, to jest wina kogoś innego, nie? Kogo się nie toleruje i nie akceptuje. Jakiejś grupy ludzi zazwyczaj. Bo to też jest takie odhumanizowywanie, zwróć uwagę na to, że to nie jest, nie mówisz, że nie lubię tamtego pana stamtąd, tylko nie lubisz jakiejś grupy, nie? To jest takie właśnie pozbywanie, że ta grupa nie jest, nie nosi cech ludzkich zazwyczaj, nie? No i to jest tak, że no, że ciężko się, w sensie, ja mam wrażenie, że żeby ludzie zmienili swoje wierzenia w takie rzeczy, albo też religijne, albo swoje wierzenia w to, która opcja polityczna jest lepiej, bo to są wszystko rzeczy podobne. No to de facto musi się zdarzyć jakaś straszna, strasznie szokująca dla tych ludzi rzecz, nie? W sensie, no nie wiem, zagrożenie życia dziecka takiej osoby i wiesz, i ratuje taką osobę ten zhejtowany, nieakceptowany, nietolerowany człowiek, rozumiesz? I wtedy nagle mówisz sobie, o kurde, przecież byłem w błędzie, nie? Ale tak poza tym, to wiesz, no taka rozmowa przy zupie pomidorowej to ci nie pomoże, tak? W przekonaniu kogoś, choćbyś miała 1,5 milion dobrych argumentów, to zazwyczaj tamte osoby po drugiej stronie mają 1,5 milion równie dobrych argumentów ich zdaniem, no i koniec, nie? Więc tak. No ja trochę, znaczy ja się z tobą zgadzam, że tolerancja i akceptacja jest ważna, natomiast mam trochę problem z tym właśnie, co zrobić poza nagraniem wideo na YouTubie, co już myślę, że jest lepszym wyjściem niż po prostu rozmawianie o tym, bo przynajmniej dajemy szansę komuś, że na to wpadnie i sobie posłucha tej naszej rozmowy i może go przekonamy. Ale no ja mam wrażenie, że właśnie, że trudne jest, że możemy tylko i wyłącznie zadbać o swój własny ogródek, nie? W sensie możemy w ramach naszej rodziny pokazywać, że jesteśmy akceptujący, tolerujący, że różnorodność jest dla nas ciekawa i że wzbogaca nasze życie, a nie odwrotnie. No i tyle, tak. To i zasadniczo, tak jak z wychowywaniem dzieci, zazwyczaj przykład robi robotę, no to tutaj też możemy dawać tylko przykład, tylko po prostu no, trochę dalej, nie? W społeczności najbliższej. Myślę, że to właśnie to jest ważne. Tak jak rozmawialiśmy o tym, żeby budować sobie szczęście, trzeba je budować na co dzień, a nie na przykład jakimiś wielkimi wydarzeniami czy wielkimi wyjazdami, chociaż one są też oczywiście ważne. Nie są ważne. Może one dla mogą kogoś być, są, mogą tak? Istnieć, mogą być ważne. No, czyli to też takie budowanie właśnie swojej codzienności. Jeśli w naszej codzienności wydarzy się coś takiego, że spotkamy osobę na swojej drodze, właśnie, która odmiennie patrzy na świat, wiesz, jeszcze odmiennie patrzy na świat i nie jakby nie buduje negatywnego przekazu tego świata. Nie mam odmienny styl bycia życia, tak? Bo to no tak, bo to też może być tak, że ty, wiesz, no zaraz za chwilę mistrzowie świata komentarzy ci napiszą, że no dobra, ale teraz odwróćmy sytuację, nie? Wyobraźmy sobie, że spotykasz takiego właśnie przeświadczonego wyższości Polaków nad, i białych ludzi nad wszystkimi innymi typami ludzi, człowieka i dlaczego ty nie akceptujesz, nie tolerujesz tego człowieka? No właśnie. Dlaczego w tobie to powoduje negatywną emocję? Tak, może najchętniej byś prawdopodobnie nie spędzała za dużo czasu w towarzystwie takiego człowieka, nie? Dlatego, że złe myśli i złe słowa po prostu budują kształtują zły świat, kształtują tak, zły świat i jeżeli właśnie takie poglądy wiążą się z atakowaniem innych, wzbudzaniem strachu, to jest z atakowaniem po prostu w sensie nawet słownym. Nawet tak? Oczywiście, że tak. To jest po prostu. No a co powiesz na temat na przykład taki, że no nie wiem, no, że ty żyjesz zdrowo, a ktoś uważa, że powinno się jeść dużo fast foodów i dużo słodyczy i zasadniczo w to wierzy. To jest taki
To się też nie, jakoś nie pokrywa z twoimi wyborami życiowymi? No, ale czy należy być tolerującym, akceptującym coś takiego, czy nie? Czy nie, bo to głupie? Wiesz co, no tutaj no to jest każdego wybór, tak? Zdarzyło mi się, co prawda, mam takie, takie doświadczenia, że na przykład zbyt dużo uważam, mówiłam o zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia i myślę, że przez to jakby ktoś się mógł też gorzej poczuć. A nie masz wrażenia, że jeżeli ktoś się gorzej poczuł, to dlatego, że właśnie ma coś na sumieniu? No nie wiem, być może, ale no jakby nie chodzi o to, żeby ktoś się źle czuł w moim towarzystwie. To są każdego wybory akurat, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tak? Ale w sensie, jak to się mówi... Więc nie będę się odzywać niepytana, chyba że będę nagrywać podcast. Preachowałaś i mówiłaś, że ma być tak i tego? Czy byłaś zapytana? No jak byłam zapytana, głównie jak byłam zapytana, ale zdarzało mi się robić komentarze, jak ktoś na przykład wyciągnął Coca-Colę czy coś takiego, tak? Ale teraz sobie myślę, no, że mogło to być kłopotliwe. Myślę sobie, że... No, że jeżeli byłaś pytana, no to ta no osoba, byłam która pytana, cię pytała... tak, jak nie byłam pytana. Wiesz, powinna była przemyśleć to, no, co może usłyszeć pytana, potencjalnie. No, ale jak nie byłam pytana, to wiesz. No. No. Słuchaj, czy ty masz jakieś przykłady ze swojego życia? Bo ty żyłeś w innej kulturze przez tak, wiele ja lat. Żyłem, to znaczy bardzo ciekawe. Ja kwestię tolerancji i akceptacji mam... Trochę odwrotnie. Tak, z drugiej strony widzianą, bo ja mieszkałem w Tunezji, w Afryce. I... No i byłem tam jedną z niewielu, znaczy to jest, tam było dosyć międzynarodowe środowisko, tam gdzie ja mieszkałem i gdzie chodziłem do szkoły, ale mimo wszystko, no byłem w mniejszości europejskiej, w mniejszości białej i jeszcze na domiar złego miałem blond włosy takie długie dotąd, więc byłem często brany za dziewczynę, podrywany na przykład. No i, więc wiem, o co chodzi, w sensie takim wiem, że, co to znaczy być w mniejszości, co nie każdy być może z naszych słuchaczy tego doświadczył. I w takiej mniejszości autentycznie takiej kulturowo-rasowej, w sensie no, na pierwszy rzut oka było widać, że jestem inny, tak? W sensie takim, że kulturowo-rasowo-religijny i nawet. No, znaczy, wiesz, no mojej religii na twarzy nie widać i całe szczęście, natomiast to jest tak, no że wiesz, jeżeli wokoło masz ludzi śniadych z czarnymi włosami, a ja byłem bardzo blady z blond włosami, no to wiesz, no to widać to od razu tu nie ma problemu. W sensie tu się od razu odróżniasz. To nie jest ten typ jakiegoś tam doświadczania przynależności albo odrzucenia, jak ktoś, kto pochodzi z Krakowa, z Warszawy czy z Lublina, rozumiesz? No tutaj ludzie są podobni, tak? A jak mieszkasz w takiej kulturze, w której ludzie są inni w sensie wizualnie, a potem dalej na innych etapach też kulturowo, to się trochę inaczej odczuwa, tak? No czułeś się mniej bezpiecznie, czy...? Tak, czułem się mniej bezpiecznie w niektórych momentach mojego życia i też byłem czasami po prostu bezpośrednio zaczepiany, tak? W sensie takim, no że tak jak mówię, no byłem zaczepiany jako potencjalna kobieta, ale też byłem zaczepiany w sensie, to często stanowiło jakiś tam argument w jakichś tam potyczkach słownych, nie? Że ktoś po prostu nie chciał ze mną dalej rozmawiać, bo, no bo jestem inny. No i się szefowa podcastu obudziła. No właśnie. Więc dokończymy to później. To jak wychować dzieci na osoby tolerancyjne? Poprzez własny przykład. Poprzez własny przykład, bo tak się zazwyczaj wychowuje dzieci. Tak. Można sięgać po różne pomoce. Jedno zdanie powiedzieliśmy. Tak. A jakie pomoce? O, może tak zróbmy, bo ty przyniosłaś fajną książkę. Tak, przyniosłam fajną książkę. Która się nazywa My Ludzie. Lizy Piotrowskiej. Tak. To jest wydawnictwo Czarna Owieczka. My tą książkę czytamy, Helenie, w zasadzie od... Jak miała 2 lata. Tak. Tutaj jest napisane wiek 5+, ale... Dobra, no ale od 2 się da, nie? Tak, bo jest bardzo dużo różnych obrazków w tej książce. Tak. I to jest naprawdę fajna książka, z której dzieci mogą się dowiedzieć, że mamy różne nosy.
różne uszy, różne kształty oczu, różny kolor skóry. Tak, i różne przyzwyczajenia, bo tam są te neandertalczycy, którzy biegają na golasa i się wyśmiewają z tych, co biegają ubrani w skóry, a ci w skóry wyśmiewają się z tych, co biegają na golasa, nie? I to jest fajne. I to jest fajne? Znaczy taki zabawny element tej książki. No takie prawdziwe to jest, tak, no bo właśnie to tak w ogóle ludzie przecież funkcjonują i właśnie dlatego warto sobie czasami zdać z tego sprawę, że tak jest. Tak, i mimo tego, że różnie wyglądamy, różnie się ubieramy, mamy różne przyzwyczajenia, jemy mięso albo tego mięsa nie jemy. O, tak to wygląda. Mieszkamy w różnych miejscach, lubimy robić różne rzeczy samotnie albo z kimś, to tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni, bo mamy podobne marzenia, wszyscy chcemy mieć dom. Tak, wszyscy chcemy być bezpieczni w tym domu, wszyscy potrzebujemy miłości, akceptacji i to wszystko tu jest. I to wszystko i to wszystko tu jest. Więc to jest taka fajna książka. Od której można zacząć rozmowy z dzieckiem, takim małym, właśnie na temat różnorodności, tolerancji i akceptacji. Tak. Także polecamy. Polecamy, bardzo fajna książka. I nie tylko nam się ta książka podoba, ale Helena też ją bardzo lubi i to już 3 lata trwa, że ją lubi i wracamy do niej cyklicznie, więc to też coś znaczy, bo są takie książki, które czytaliśmy 3 lata temu, które już dzisiaj nie wracają, a ta wraca. Dokładnie. No, to co jeszcze? Przykład własny. Jak na własnym przykładzie można, w sensie pokazując dziecku, że się jest tolerancyjnym, że się nie klasyfikuje ludzi zależnie od tego, co kupują, w co się ubierają, jaką mają skórę, w co wierzą. Tak? Tak. No i takie pozytywne nastawienie, wiesz, do ludzi, do świata. O, a taki abundance mindset. To znaczy? Abundance mindset, czyli że myślisz, że na świecie starczy dobrych uczynków i starczy dobrych rzeczy i pieniędzy i sukcesów dla wszystkich. A tak, tak. Że to nie jest tak, że jeżeli ty odnosisz sukces, to kosztem kogoś, tylko ty odnosisz sukces i ktoś również dzięki temu, że ty odnosisz sukces, może odnieść sukces. Ty jesteś bogata i ktoś inny też może być bogaty. Tak. O. I myślę, że chyba tyle. Ja to jeszcze bym chciał jedną rzecz cię spytać. Nie pamiętam, czy w poprzedniej części tego podcastu się pytałem. Natomiast czy miałabyś jakąś radę dla ludzi, którzy właśnie się stykają w swoim życiu z tą nietolerancją w takim dosyć... No to jest zawsze w bolesny sposób, tak? W sensie takim, że... No bo to nigdy nie jest tak, że osoba, która, nie wiem, jest przekonana głęboko o tym, że ktoś z innego miasta jest gorszy, że ona to robi ze świadomością, że tak wcale nie jest, ale ja tak sobie powiem, żeby uzyskać jakiś cel. Tylko zazwyczaj ci ludzie, którzy tak myślą, czy jeżeli klasyfikują ludzi według tam koloru skóry, czy według wierzenia, czy według preferencji seksualnych, to zazwyczaj to się dzieje, bo tak głęboko wierzą, tak? Bo im się wydaje, że to faktycznie tak ma być i ten świat ma być tak podzielony i jeżeli tak nie będzie podzielony, to jest źle i to jest gorzej i to jest zagrożenie, tak? Co byś powiedziała ludziom, którzy się z tym zetkną, tak? Na przykład, nie wiem, ich dziecko zostanie w jakiś tam sposób źle potraktowane w przedszkolu czy w szkole ze względu na to, że, nie wiem, nosi koszulki z jakimś logo, albo nie nosi koszulek z jakimś logo, czy coś w tym desenie. Wiesz co, ja myślę, że takich radykalnych osób jest mniejszość, zarówno, wiesz, tak po jednej stronie, jak i po drugiej, czyli i też takich, którzy mówią na przykład otwarcie i bronią pewnych wartości, jak i tych, którzy są odwrotnie, tak? Tak. No. I jest bardzo dużo osób, które czasami może potrzebują, wiesz, takiego właśnie przekonania, czy takiego pchnięcia, że na zasadzie powiedz tak, wyraź swoją opinię, albo na przykład, nie bądź cicho, tak? Na tej tak, albo na przykład przyjmują też opinie może innych w większości, dlatego myślę, że warto po prostu mówić samemu. Warto być szczery.
Tak, warto mówić, że to jest ważne, tak, być w życiu tolerancyjnym, bo po pierwsze właśnie wspierasz takie osoby i powiedziałabym takim osobom, że szukajcie właśnie osób, które was wesprą w waszej codzienności. Tak. Bo nie wszyscy dyskryminują przecież, tak? Jest bardzo dużo osób, które tego nie robią i szukajcie wsparcia właśnie u takich osób. No jak mówisz, szukajcie wsparcia, to chodzi o to, że jak już to się zdarzy, czy po prostu w ogóle otaczajcie się raczej ludźmi tolerancyjnymi? Znaczy w ogóle otaczajcie się takimi ludźmi, tak? Okay. Otaczajcie się takimi ludźmi. No jak to się zdarzy, no to tak, no to po prostu szukajcie sojuszników, którzy wam pomogą w rozwiązaniu sytuacji, tak? Okay. Czy w obronie was, waszych dzieci, waszego stanowiska, waszych wartości. Okej. Okay. Tak? Tak. I co ty sądzisz? Nie, no to mi się bardzo podoba. Dobra strategia. Tak? Dobra strategia? Tak. I w ogóle to trochę mi zapachniało tym Derekiem Seaversem, o którym ci dzisiaj mówiłem, nie? Aha, no coś właśnie wspomniałaś, ale ja nie znam. Bo nie powiedziałaś, znam. Derek Seavers mówi coś takiego, że miejcie dobrze zaznaczone swoje opinie, nie? Nie bądźcie nijacy, w sensie bądźcie pro coś albo anty coś i mówcie o tym, nie? To jest opinia Dereka Seaversa i on to tłumaczy w ten sposób, że mówi, no bo jeżeli będziecie gdzieś tam po środku tacy nijacy, to będziecie transparentni, w sensie nie zmienicie niczyjego życia. Natomiast jeżeli będziecie mieli określoną jakąś pozycję, na przykład będziecie protolerancyjni i otwarcie będziecie to mówić, no to po pierwsze zchallenge'ujecie jak gdyby wizję świata tych osób, które są przeciwko wam i być może niektórych przekonacie, a po drugie te osoby, które mają podobnie jak wy, ale się boją się to wyrazić, poczują się ośmielone. No tak, to właśnie... Tym, co wy mówicie, w związku z tym też będą bardziej śmiało się wypowiadali w zgodzie z tym, co jak wy widzicie świat, więc jak gdyby przyczynicie się trochę do tego, żeby zmienić ten świat, taki mały atom naraz, na lepszy. No tak, to dokładnie właśnie to miałam na myśli. No to tyle. To tyle. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do dzielenia się z nami strategiami dotyczącymi tego, jak sobie radzić z nietolerancją albo w jaki sposób krzewić tolerancję, akceptację, różnorodność. Hej! Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego!